Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu, w którym poprowadzę to w formie pojedynku między dwoma słówkami, które mam wrażenie, że się często mylą. Interessiert i interessant. One są tak podobne w swojej budowie, że doprowadzają do pomyłek i chciałbym to dzisiaj właśnie w dzisiejszym vlogu wyjaśnić różnicę między tymi dwoma słowami. Zapraszam. Zacznijmy od słowa interessant. Interessant, czyli jaki, interesujący, po naszemu też ciekawy po polsku. Nie? Co może być interessant? Ludzie mogą być interesujący. Interessante Menschen. Może być jakaś interesująca kobieta. Eine interessante Frau. Może być jakiś interesujący mężczyzna. Ein interessanter Mann. Może być interesujące pytanie. Eine interessante Frage. Ktoś mówi, odpowiadając na czyjeś tam pytanie, albo słysząc pytanie z publiczności, nie? Dać sobie czas, dając sobie czas do namysłu, na odpowiedź, mówi, o, das ist ja eine interessante Frage. To jest ciekawe pytanie. Ktoś udziela odpowiedzi na to pytanie i widzowie, słuchacze komentują, ja, das ist eine interessante Antwort. To jest interesująca odpowiedź. To może być ciekawy wykład, ein interessanter Vortrag. To może być ciekawy film, ein interessanter Film. To może być ciekawy kanał na YouTubie, ein interessanter Kanal. Myślę, że to jest jasne, nie? Przymiotnik stojący przed rzeczownikiem, określającym ten rzeczownik, że jest ciekawy. Ciekawe pieniądze ktoś zarabia. Ein interessantes Geld. Verdienen, zarabiać. Nie? Natomiast słuchajcie, interessiert poniekąd wiąże się z pierwszym, ale no nie tak bezpośrednio. Mianowicie słuchajcie, ich bin interessiert, to jest jestem zainteresowany. Czyli ktoś ma jakąś ofertę, ktoś ma jakąś propozycję sprzedaży, wynajmu, handel. A ja wyrażam zainteresowanie tym tematem. Ich bin interessiert. I pamiętajmy, że interessiert, zainteresowany, to jest przyjmek, przymiotnik rekcyjny. On ma przyjmek an, który się łączy z datywem. Przykład? Ktoś nam udziela jakiejś oferty. Zrobił nam ofertę. Nie? Jemand hat uns ein Angebot gemacht. I my jesteśmy zainteresowani tą ofertą. Wir sind interessiert an diesem Angebot. An dem, an diesem. Myślę, że dem byłoby lepsze. An dem Angebot. Ktoś nam składa jakiś Vorschlag. Vorschlag to jest propozycja. Nie wiem, wspólnego wyjazdu w góry, nie wiem, udziału w zyskach, wejść w jakiś interes. Nie? I teraz ktoś proponujący nam to mówi, also, bist du interessiert? Jesteś zainteresowany? Skoro mamy an, interesować się czymś, to pytanie zabrzmiałoby jak? Czy jesteś tym zainteresowany? Wiemy? Zabrzmiałoby to, bist du daran interessiert? Bist du daran? Mamy przyjmek an i żeby tym stworzyć, musimy dodać da do an. Z racji tego, że nie może być stać a obok a, wkładam r. Daje nam daran. W języku potocznym to daran często jest skracane do słowa dran. Może to gdzieś słyszeliście. To pamiętajcie, to pochodzi właśnie od daran, a daran wynika z tego, że tam jest jakiś przyjmek an w użyciu. I teraz ktoś odpowiada, tak, ja jestem tym zainteresowany. Ja ich bin daran interessiert. Sprzedaż samochodu. Mam samochód, mam Forda do sprzedania. Ich habe einen Ford zu verkaufen. Ich habe einen Ford. Dlaczego einen? Wszystkie marki samochodu, słuchajcie, mają rodzajnik der. A skoro jest haben, kogo co, to der zamieniamy na den, ale nie może być rodzajnik określony, tylko będzie nieokreślony, czyli einen. Ich habe einen Ford zu verkaufen. I pytanie wynikające z tej propozycji. Bist du daran interessiert? Albo jeżeli zwracamy się do kogoś, z kim jesteśmy na perpani, to pytamy Sind Sie daran interessiert? Czy jest Pan tym zainteresowany?
jakaś wspólna wycieczka, ein Ausflug, ktoś organizuje, jakąś podróż, eine Reise, ein Geschäft, jakiś interes jest do zrobienia. Nie? I my mówimy na przykład, nie, my nie jesteśmy tym zainteresowani. Wir sind nicht daran interessiert. Częsty błąd, który się pojawia, to taki, że ktoś mówi, ja, ich bin interessant. W kontekście tym interesem, albo tą propozycją, albo tą ofertą. Oczywiście brzmi to, jestem interesujący, tak? Tak to wybrzmiewa, nie? Żeby to można pomylić i wyjdzie i zupełnie na opak znaczenie. Można ten błąd, popełnienie tego błędu, czyli pomylenie interessiert z interessant, może doprowadzić do niezrozumienia. Ja w moich kategoriach takich błędów uznaję, że to jest poważny błąd. Jeżeli ktoś nas źle zrozumie, nie zrozumie naszych intencji, nie? To jest poważna rzecz, nie? Czyli na przykład ktoś powie ein interessiertes Angebot, zainteresowana oferta. Nie może być zainteresowana. Człowiek może być tylko i wyłącznie interessiert, a oferta może być interessant. Tu warto wspomnieć o rzeczowniku interesse, który też często jest mylony. No, my to rozumiemy dosyć dosłownie, czyli mamy w głowie rzeczownik interes, nie? Do zrobienia, czyli po niemiecku Geschäft. Interesse to jest zainteresowanie. Ono jest mocno związane właśnie ze słowem interessiert. Czyli na przykład ich habe Interesse daran, ich habe Interesse, to mam zainteresowanie tym. Czyli to jest to samo, co ich by interessiert. Nie? Czyli ktoś ma propozycję, ktoś ma jakąś ofertę dla nas, sprzedaż, pójście do kina, sprzedaż, wynajem wspólnego lokalu, nie wiem. To ja, ich habe Interesse daran. Nie? To jest to samo właśnie, że to nie jest interes jako biznes, to jest interes jako interes. To jest zainteresowanie. To są te dwa zwroty są równoważne w swoim znaczeniu. Myślę, że to jest dosyć istotne, bo to się dosyć często myli. Z racji podobieństw, jakby naturalna rzecz, nie? Ale warto to wyjaśnić. Dobra, tyle. Dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że byliście. Zapraszam do kolejnych vlogów. Gdybyście byli zainteresowani moimi lekcjami ze mną, czy live, czy Quizlet, czy do otrzymywania zdań mailem, wszystko jest w opisie filmu albo w pierwszym komentarzu. I pamiętajcie też, bo kilka osób o to pyta, że nie ma napisów w moim filmie. Słuchajcie, może macie je wyłączone, ale napisy zawsze są. One są na dole, jak ja tu jestem, one są tu na dole. Takie zębatka jest, nie? Taka ikonka zębatki w dolnym prawym narożniku. I tam trzeba włączyć napisy niemieckie, bo zawsze to w trybie niemieckim ustalam. Nie? Dziękuję. Bardzo Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. Hej.